Hej kochani, w tym filmie opowiem Wam o rzeczach, które warto zrobić tej jesieni, aby jeszcze bardziej poczuć ten fantastyczny klimat. Nie wiem jak Wy, ale ja kocham jesienną modę, dlatego polecam Wam zakupić sobie nowy cieplutki sweter, który z pewnością Ci się przyda, albo coś innego w jesiennym stylu. Dzięki temu od razu spojrzycie na tą porę roku inaczej, bo mimo wszystko jest piękna. Wystarczy tylko trochę się pobawić kolorami. W kuchni w tym czasie zdecydowanie powinna królować dynia, która jest super zdrowa, ma właściwości przeciwzapalne i zwalcza wirusy. Pieczona, gotowana i obowiązkowo jako rozgrzewająca zupa. Nie wyobrażam sobie jesieni bez filmów pod kocykiem. A Wy? Harry Potter to już tradycja, także zrób sobie herbatkę, otul się kocykiem i przenieś w ten niesamowity świat. Patrz na chwilę. A w opisie tego filmu znajdziecie listę innych filmów, które także świetnie nadają się na klimat jesienny. W tym okresie domowe spa najlepiej smakuje, że tak powiem. W związku z tym stwórz w swojej łazience przytulny nastrój. Zapal jak najwięcej świeczek i zrelaksuj się w pachnącej kąpieli. Jesień to także doskonały moment na porządki w szafach. Przejrzyj swoją garderobę, letnie ciuszki pochowaj i wyjmij te cieplejsze. Możesz też posprawdzać od razu, czy coś nadaje się do wyrzucenia. Taka uprzątnięta szafa na pewno da Ci dużą satysfakcję. Bardzo polecam wprowadzić w swoim pokoju, mieszkanku, choć niewielkie zmiany, aby było naprawdę przyjemnie i nastrojowo. Możecie postawić na dekoracje DIY lub jedynie jakieś jesienne akcenty w postaci poduszki czy świeczki. Wybierz się chociaż raz na spacer po lesie w poszukiwaniu darów jesieni. Jakakolwiek aktywność fizyczna teraz jest bardzo wskazana. Idź, popodziwiaj zmieniającą się przyrodę, nawet jeśli pogoda nie będzie do tego zachęcać. Gwarantuję, że po takim spacerze będziesz pełen energii. Wpasuj się w otoczenie i pomaluj paznokcie na jesienny kolor. Mam tu na myśli bordo, musztarda, odcienie pomarańczy i wszelkiego rodzaju brązy. Koniecznie daj znać, na jaki kolor się zdecydujesz. O odporność warto dbać cały rok, ale w okresie jesiennym szczególnie. Codzienna porcja witaminki C powinna być Twoim rytuałem. Do tego domowe antybiotyki jak cytrusy, czosnek czy kiszonki, które na marginesie uwielbiam, na pewno wzmocnią Twój układ odpornościowy. Przygotuj jesienną playlistę, która nastroi Cię do aktualnej pory roku i zmień w telefonie czy na pulpicie tapetę na taką jesienną. Skarbnicą przepięknych zdjęć jest zdecydowanie dla mnie Pinterest lub Instagram. No i wtedy już w pełni poczujesz jesień.